Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Cierpienia młodego muzyka! Z tej strony Jędrzej Wałk i miłość cały. Wiek. Wracamy po naszej wspaniałej wakacyjnej przerwie i tak jak było obiecane, od razu z gościem. Ja nawet mogę śmiało powiedzieć, że dzisiaj to nas aż oświeci nas. <grywa> Dobrze, z grubej rury. O, to świetna przerwa wakacyjna, biorąc pod uwagę, że nikt z nas nie był na wakacjach, ale to świetna przerwa wakacyjna. Fantastycznie. Także szykujcie się na jeszcze jedną, bo jednak na wakacje trzeba jechać. Ale to nagramy po prostu wcześniej odcinki. Wierzę w to mocno. Nie! <laughs> tak czy inaczej, drogie gościu, czy mógłbyś nam się przedstawić? E, witam serdecznie. E, Nazywam mam Maciej, na nazwisko Samul i z zawodu jestem e, oświetleniowcem Czyli no, robię prawda, wszelkie efekty wizualne na koncertach. Jakie jest ten taki, takie określenie, które jest najbardziej obraźliwe na świetlika popularnie zwanego? Wypłata. <laughs> obraźliwe to nie wiem, jakby, jest, jest kilka takich jakby leveli, że tak powiem w, w oświetleniu. I że tak powiem, no najniżej jest oczywiście technik oświetlenia, który jakby, no prawda, jest takim podaj kablem. No nie wiem, jakby świetlik, niektórzy potrafią się obrazić za świetlika, to zależy też, bo jakby najwyższym takim chyba w hierarchii poziomem jest bycie reżyserem światła. No i takie osoby to już są, <laughs> powiedzmy sobie szczerze, dosyć wrażliwe na, na wszelkie jakby takie <laughs> ujmujące, prawda, tej 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 funkcji. więc ale no, nie ma chyba takiego Takiego słowa, które by kogoś obraziło. Czy nie macie tak, że jak, jak na realizatora dźwięku powie się akustyk, to on ci od razu wali wryj. To nie, tutaj nie ma nie, to już Zresztą, nie że... będzie koncercie. Akustyk to jest taka gitara. Ja jestem realizatorem. Tak. tak. Nie, no, często to świetlik jest takie, bo to jednak już nie ma, nie ma tego słowa, właśnie realizator. To jest takie, że tak powiem, dumne słowo, więc świetlik, to, to się ktoś mógłby chyba obrazić. Przy świetle to jest dumne słowo, a przy nagłośnieniu, to ktoś jest realizatorem dźwięku, to wie, że nic z tego nie będzie. <laughs> Bardzo źle. E, ja tak sobie się zastanawiałem, w jakim kierunku mogłaby pójść nasza rozmowa. I e, moim pytaniem zaczepiającym pierwszym od razu ci mówię, że nie będzie łatwych pytań dzisiaj. Mm, myślę. Jasne. Także pierwsze myślę, że nie będzie łatwe i e, moje pytanie brzmi: w którym momencie zespół zaczyna potrzebować. Realizatora światła, bądź też reżysera światła, bądź też osoby związanej z robieniem całego anturażu świetlnego. O, no, to, jest, to jest bardzo, bardzo fajne pytanie. Ciężko jest na nie tak odpowiedzieć wprost. No, jakby, myślę, że w, jakby w karierach wielu, wielu zespołów to jakby łączy się z pieniędzmi oczywiście. Bo żeby już, że tak powiem, stawiać pewne warunki oświetleniowe, no to zwykle już trzeba grać w miejscach, które tą infrastrukturę świetną posiadają. I jakby rozróżnijmy też sobie ten podział może na realizatora światła i reżysera oświetlenia, bo jakby reżyser oświetlenia to jest osoba, która jedynie zajmuje się, no reżyserowaniem tego światła, to znaczy ona Fizycznie nie programuje urządzeń, fizycznie ich prawda nie, nie umieszcza na scenie. Ona, ona właściwie tylko, <laughs> jakby, buduje cały spektakl i, i praktycznie nie dotyka w ogóle konsoli ani żadnych urządzeń. Natomiast realizator już zajmuje się, że tak powiem, fizycznie wydawaniem prawda, poleceń, gdzie co ma być ustawione, o, oraz oczywiście programowaniem tego, tego seta oświetleniowego. Więc, tak, mm, odpowiadając, odpowiadając krótko. No, myślę, że to można też, jakby wiele projektów też można robić bez, bez dużych pieniędzy, natomiast to wymaga takiego zaangażowania. I prawda jest taka, że część muzyków jakby bardzo ma tak jasno, jasno określone, jak ich jakby koncert powinien wyglądać i jak, jakie chcą jakby efekty osiągnąć. A część muzyków ma jednak to, że tak powiem, to jest bardzo drugoplanowe. Więc najważniejsze jest, prawda. Zagrania tego koncertu tak, żeby brzmienie się zgadzało i żeby te koncerty jakby no przede wszystkim były muzycznie odbierane, a niekoniecznie wizualnie. To jest, że tak powiem, często ze względu też na pieniądze jakby taka drugoplanowa rzecz. Ty masz bardzo różne perspektywy, no bo pracujesz zarówno w takiej fancy, wielkiej sali koncertowej, gdzie się duże koncerty odbywają, jak i w klubie dość niewielkim. Jestem ciekaw, jak z Twojej perspektywy to wygląda? Czy częściej to światło jest robione zupełnie na żywca, czy też to jest wcześniej przygotowane, chociażby wiesz, na zasadzie kontaktu dzień wcześniej między zespołem a, a człowiekiem od światła? To też tutaj możemy sobie rozróżnić na zespoły, które jakby jeżdżą z Powiedzmy, cały sezon jeżdżą z konkretną trasą koncertową i wtedy zdarza się, że oni mają jakby od A do Z zaplanowany po prostu tak naprawdę spektakl, a nie koncert. Zawsze na przykład numery są grane w określonej setliście i do tych numerów jest wtedy dogadywane jakby światło wcześniej. To znaczy, ten kontakt zwykle jest nawiązywany dużo wcześniej, ze względu na to, żeby każdy koncert na trasie wyglądał, wyglądał podobnie. Natomiast tutaj również, jakby to tak naprawdę zależy od jakby, tego, jak duży jest zespół i tak naprawdę, jakie, jakie warunki, że tak powiem, może stawiać i gdzie gra tak naprawdę. Często jest tak, że w tych mniejszych klubach, że w miejscach, które, że tak powiem, nie mają jakiegoś dużego budżetu, natomiast posiadają jakąś infrastrukturę oświetleniową, to te światło jest zwykle robione. Może nie na żywca, ale jakby w ciągu tego samego dnia. To znaczy mhm. zakładał, że wcześniej po prostu oświetleniowiec przesłuchuje sobie materiał, powiedzmy dzień, dwa dni wcześniej i w momencie koncertu, znaczy w dniu koncertu to oświetlenie sobie programuje, prawda. Natomiast no, duże produkcje to zwykle już jeżdżą z takim bardzo, bardzo sztywno określonym, jakimś tam setupem świetlnym. Często jest tak, że w ogóle takie. No, już powiedzmy, takie super produkcje koncertowe, no to jeżdżą po prostu ze swoim sprzętem, no? mhm. że już nie korzysta się z tego sprzętu, który, który jest na miejscu. A często ci się zdarza, tak? Teraz mówię o, o klubowych graniach i, i dużo mniejszych zespołach. Eee, czy często ci się zdarza, że zespół się w ogóle z Tobą nie kontaktuje wcześniej? Tak. <śmiech> <śmiech> Powiem szczerze, że to jest no dobre 85% wszystkich takich klubowych koncertów, które, które świeciłem. Z czego to wynika? Prawdopodobnie chyba z takiej niewiedzy, że, mm, że Świetlik w ogóle jest na miejscu. Dokładnie, że, że jest w ogóle osoba, bo no, umówmy się, często to tak wygląda, zwłaszcza tak myślę w, nie wiem, w domach kultury na przykład, czy w takich miejscach, w których te, te koncerty są robione po prostu dzięki małym budżetom, to, to takiej osoby nie ma albo nie wiadomo, że ona jest. i... Mm, jakby u nas w klubie zawsze staramy się to komunikować, że jest osoba odpowiedzialna za światło. Natomiast no, muzycy nie są do tego też myślę przyzwyczajeni w ogóle. Bo e, no, jakby światło też umówmy się, koncert się nie, nie odbędzie, prawda? Bez nagłośnienia, bez, bez jakiejś tam porządnej, porządnej akustyki, zwłaszcza jeżeli to są koncerty na, na dużą ilość osób albo w specyficznych przestrzeniach. Natomiast światło jest tylko znaczy tylko bywa często takim dodatkiem po prostu, które, które jest gdzieś na miejscu, ale też, żeby osoba, która się zajmuje tym światłem e, dała coś od siebie, no to fajnie jest, jeżeli ten kontakt jakby wcześniej się odbędzie, prawda? Mhm. No, wiesz, to jest też dalej kwestia tego, że często dużo większym zaskoczeniem jest też to, że w ogóle akustyk jest w jakimś klubie, nie? No jakby no dalej batalie trwają na temat tego, kiedy negocjujesz z klubami, to oni swojego akustyka nie mają, ale mogą zatrudnić, ale coś tam, ale coś tam, więc wiesz, jeśli nie mają już akustyka, to jest raczej nikła szansa, żeby będą mieli w ogóle świetlika. Tak, tak, to, to jest jeszcze odrębna w ogóle kwestia z tym, żeby akustyk, który gdzieś pracuje w ogóle, no, jakby miał pojęcie o danej przestrzeni, bo jakby właśnie w tych takich niskobudżetowych miejscach to często są osoby, no, niekoniecznie, że złapanki, ale raczej, które to robią hobbystycznie hmm. niż zawodowo, prawda? Mi się wydaje, że tutaj też, jakby tak patrząc z perspektywy zespołu, my bardzo rzadko dostajemy kontakt do, do oświetleniowca. Nie? Prawie nigdy. Praktycznie nigdy. A, a jednak kontakt do realizatora dźwięku dosyć często się dostaje, żeby z nim dogadać pewne tak, szczegóły. Tak, ale często jest też tak, że to jest jedna i ta sama osoba. nie? Na przykład mm. w ośrodkach <laughs> tak, tak. kultury jest często tak, że tak. jest pan Ziutek, który zarówno kręci audio, jak i kręci światło. Tak, Więc tak. nawet często... nie wiesz, że rozmawiasz z oświetleniowcem, proszę bardzo. Tak, tak, często też właśnie od moich tam gdzieś znajomych realizatorów dźwięku to jest dosyć częsta praktyka, zwłaszcza jeżeli to światło jest gdzieś postawione w taki sposób powiedzmy sobie najprostszy z możliwych, gdzie ten sterownik jest po prostu też no, możliwie najprostszy i... Z... Po prostu tak mówiąc e, krótko, żeby pomigać, coś pod po coś prostu prawu, wszystko. Nie, nie tak, nie tak. Najprostszy, najprostszy sterownik to są cztery fajdery góra dół i nic więcej nie ma na nim. No co tak, to, tak. Jakie podstopy? <grym> ja, da, no, przepraszam, poziom wyżej wszedłem. Dokładnie. Ja tak sobie wymyśliłem, że dzisiaj będziemy trochę skakać po różnych tematach. Pewnie. O, to dobrze, bo ja, czek ja <grym> trochę czekam z pytaniem i trochę czekam, czy kiedy będzie odpowiedni moment. To ale ale Jak możemy sobie moment. skakać z pytania, skaczemy. Dobrze. Ja bym Cię chciał zapytać o kwestie techniczne. Mhm. Mianowicie takie, że na przykład z perspektywy zespołu takiego jak chociażby nasz, mhm. jeśli chcielibyśmy sobie zbudować jakieś takie światło na, na, na koncerty, mhm. wiedząc, żeby to oczywiście było budżetowe najbardziej, jak się da, no bo kto inwestuje w światło, tak, e, tak. to od czego byś zaczął w ogóle? To jest. Jeszcze dokończę. Wytłumaczę, bo ja zawsze tłumaczę pytania, które zadaję, bo to są oczywiste, było, żeby było łatwiej. E, czy ratować się po prostu jakimiś takimi rzeczami, które znajdziemy w domu typu. Lampy, cokolwiek, cokolwiek, takie, wiesz, żarówkowe z abażurem i coś tam, żeby mm. tylko było, czy, czy raczej szukać jakichś takich, wiesz, pierwszych podstawowych lamp, które, które to, coś tam. To jakby też, również oczywiście zależy od budżetu, ale także od możliwości, że tak powiem, transportowych. Yy, yy. No jakby takim chyba najprostszym, oczywiście też od rodzaju muzyki, to jest chyba też taka, taka kluczowa rzecz, no bo jeżeli chodzi o jakieś takie spokojne granie, to, że tak powiem, te, te lampy z abażurami, czy po prostu te żarówki z widocznym żarnikiem, te Edisonowskie, ala Edisonowskie, to, to jest, że tak powiem, chyba takie najbardziej, <laughs> takie najbardziej budżetowe rozwiązania, które można jakby szybko i łatwo wziąć ze sobą, nie wymaga to praktycznie żadnej wiedzy, żeby jakby po prostu pozarabiać sobie gdzieś tam oprawki i, i powkręcać żarówki. To jest, to jest całkiem spoko rozwiązanie, jeżeli chodzi o, o granie w miejscach, w których nie ma totalnie niczego. To znaczy zdarza się czasem jakieś takie granie plenerowe, na którym tak naprawdę nie ma nawet za bardzo sceny, nie ma w ogóle zadaszenia na tej scenie i tak naprawdę no jedyne co jest to tylko mikrofony, oczywiście system nagłośnieniowy i to wszystko. I jeżeli chcemy zrobić to tanio, no to oczywiście taśmy LEDowe i właśnie żarówki. Bo to jest chyba najbardziej takie budżetowe rozwiązanie. Natomiast oczywiście, to się wszystko, jakby kończy się w momencie, jeżeli chcemy tym światem jakoś sterować i na przykład zaprogramować sobie set oświetleniowy, który będzie gdzieś tam to granie podbijał. Na no to jest kilka możliwości. I najtańsze, żeby zrobić. Najtańsze. Najtańsze, najtańsze. Żeby było tanio, to, to też trzeba, że tak powiem, trochę przy tym posiedzieć, bo widziałem naprawdę mnóstwo, mnóstwo różnych rozwiązań, które, które robią muzycy. Zwykle jest to muzyka elektroniczna, ze względu na to, że takie mam przynajmniej osobiste obserwacje. Osoby, które gdzieś tam się zajmują taką muzyką elektroniczną, tak powiem, częściej mają chyba smykałkę po prostu do, do że tak powiem... Ogólnie elektroniki i, i one jakby gdzieś tam starają się same dłubać. Więc jakby do, bez tego dłubania się nie obejdzie. Wiele widziałem takich sposobów, że na przykład w Reaperze albo w Abletonie podaje się i to również jakby do tego jest jakby najłatwiejsze, żeby to skonfigurować najłatwiej to skonfigurować, oczywiście z zespołami, które gdzieś mają jakąś dużą po prostu kartę dźwiękową i najlepiej z tej karty wypuszczają dźwięk, ze względu na to, że stamtąd możemy sobie wziąć sygnał MIDI, możemy go sobie podpiąć do komputera i za pomocą, że tak powiem no tak naprawdę darmowych wtyczek, które gdzieś tam możemy sobie w internecie znaleźć, nawet nie musimy tego samodzielnie pisać, możemy sobie zaprogramować set oświetleniowy, który będzie ładnie z timecodem od pierwszego taktu szedł i to oświetlenie będzie pracować razem z tą muzyką. Natomiast, żeby zrobić to samodzielnie, no to wymaga, to wymaga to dłubania, wymaga to dosyć dużo czasu. Można zrobić to oczywiście budżetowo, za nie wiem, powiedzmy tam, zależy też, jaki mamy ten budżet, ale tak najtaniej, no to myślę, że za te kilka tysięcy, tak myślę, że do pięciu, to już można naprawdę sobie zbudować bardzo, bardzo fajny, że tak powiem, zestaw. No ale tak jak mówię, że nie wprowadzając do tego osoby trzeciej, która jakby się na tym zna, która to ogarnia, to ciężko, ciężko. Tak myślę, że jeżeli ktoś nie ma takiej, takiej smykałki, to, to ciężko. Chociaż też zaczynają się też pojawiać takie zestawy, że tak powiem, do kupienia. To się zaczęło oczywiście od tych takich chyba najgorszych urządzeń oświetleniowych, jakie istnieją, czyli takich, prawda... Statywów z belkami i różnymi kolorowymi potworkami. Prawda, takie wiecie, DJ na weselu, żeby spakować się w jedną torbę i, i zabrać po prostu w jednej torbie coś, co daje jakikolwiek kolor na ścianie za nim. Tak? I, I jakby od tego się zaczynało. A teraz zaczyna to trochę ewoluować i mm, dużo się pojawia takich urządzeń, które. Mają albo wgrane jakieś własne presety, które można dosyć łatwo wykorzystać. Łatwo jest dokupywać kolejne urządzenia, tak żeby to wszystko łączyć w całość. Także to się też zaczyna pojawiać, aczkolwiek no, aktualnie ceny ceny są dosyć zabójcze, jeżeli chodzi o, o wszelkie, że tak powiem, artykuły estradowe. Ja, siedząc jeszcze w takich, właśnie nowinkach technologicznych. Hmm? Y czy są jakieś przesłanki do jakichś takich przewrotów technologicznych, jeśli chodzi o światło w najbliższym czasie? E, szczerze powiedziawszy, to nie wiem. Myślę, że aktualnie nie będzie jakiegoś takiego większego przewrotu. Wciąż jakby jesteśmy trochę na etapie przechodzenia, że tak powiem, z żaru na LED, bo jakby to jeszcze nie wszędzie tak naprawdę funkcjonuje. Też ze względu na to, że po prostu technologia led która, jakby w samej technologii LEDowej, zmienia się dużo rzeczy i jakość tego oświetlenia LEDowego, zwłaszcza jeżeli chodzi o gdzieś tam na przykład nagrywki wideo, to staje się coraz wyższej jakości i te lampy już właściwie tak naprawdę przestają jakkolwiek odbiegać od tych lamp żarowych. Natomiast no, technologia LEDowa jest dalej dosyć droga. I dalej za technologią LEDową to już mamy chyba technologię laserową, która również już wchodzi, że tak powiem, e tak, no, no, na grubo, powiedzmy, w, w estradę, bo coraz więcej tych urządzeń się pojawia. Zwłaszcza takich urządzeń plenerowych, gdzie jednak zasięg tego światła laserowego jest no, ogromny i daje jakby bardzo, bardzo dobry efekt. Mm. Natomiast no chyba nie widzę, nie widzę jakichś takich, takich ogromnych przewrotów, co, co, co by mogło, że tak powiem, w tym, w tym oświetleniu jeszcze zaistnieć. Chociaż cały czas się jakby kombinuje, cały czas powstają nowe urządzenia oświetleniowe. <laughs> tak naprawdę to myślę, że jest jeszcze sporo, że tak powiem, do skonstruowania w tym, co obecnie mamy, prawda? Bo jakby te... Technologie już są, natomiast żeby wdrożyć to po prostu do, do seryjnej produkcji, no to to często trwa, żeby to zrobić w, na tyle przystępnej cenie, żeby jednak to opłacało się po prostu e, kupować i sprzedawać. No to pewnie droga jest taka dosyć podobna do tego, co się dzieje z dźwiękiem. Nie? Jak mm -hmm. patrzymy na przykład na liniówki, które tak naprawdę festiwalowo też pojawiły się wcale nie tak dawno temu, mm -hmm. a przeszły już tą drogę, że możesz tak, sobie kupić tak. te pseudoliniowe e, e, zestawy z, z, ze zintegrowanymi subwooferami dokładnie. za kilka tysięcy złotych. Nie? Tak, 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 tak naprawdę dokładnie. I tak. Dokładnie Dobrze. tak. Ciekawa rzecz. E, sprzęt kosztuje dużo, ale to czy to oznacza, że e, oświetleniowiec zarabia dużo pieniędzy? Hmm. <laughs> e Myślę, że to zależy, aczkolwiek. <gry> kwoty, e, kochany, kwoty. Ale, ale nie, myślę, że ten czy... nie zarabia dużo. E, <gry> To zależy też w ogóle jak na to patrzeć, czy na przykład porównywać to z zarobkami? Nie. nie, wiem, z arubkami, nie. Aż po prostu e... powiedzieć ile masz co miesiąc tak kwitku. kursa Na pasku. Nie, bo wiadomo, że można to podzielić, nie? No inaczej będzie zarabiał taki, który będzie jeździł z zespołem, i inaczej będzie taki, który, tak. który zarabia, wiesz, na stałe w klubie, a inaczej będzie też taki, który gdzieś tam w jakimś wielkim miejscu świeci, nie? Dokładnie, tak. No, a że ty robisz te wszystkie trzy rzeczy, to słuchaj. <laughs> Bywa fajnie, bywa czasem, czasem fajnie, że rzeczywiście zdarza się jakiś projekt. To też, prawda, zależy, jak ktoś pracuje. Jeżeli ktoś pracuje tylko w jednej instytucji na, na etacie, to umówmy się, że no zwykle są to średnie, mocno pieniądze. Natomiast, jeżeli ktoś jest, że tak powiem, takim oświetleniowym freelancerem, i że tak powiem, skacze po projektach, gdzieś jakby stara, sobie, stara się nawiązać jakąś fajną współpracę, to myślę że w tym jest na pewno na pewno więcej pieniędzy zwłaszcza że zdarza się tak że zaczyna się jakaś współpraca z jakimś zespołem zespół zaczyna się wybijać i że tak powiem ten, ten oświetlenie jest również na tym korzysta no bo siłą rzeczy jakby po prostu zwiększa zwiększa też wtedy stawki. Natomiast myślę że to jest dosyć yy, w ogóle jak, jak na przykład zacząć w oświetleniu no to z tego, co wiem, to w Polsce nie istnieje żadna szkoła, która jakiekolwiek gdzieś tam podstawę tego oświetlenia tłumaczy. Chyba najwięcej, szczerze powiedziawszy, z oświetleniem ma się do czynienia w szkołach teatralnych, bo tam każdy aktor jest przeszkolony do używania infrastruktury oświetleniowej w danej szkole teatralnej, to jest, to jest takie bardzo bardzo popularne. Natomiast no, ja szczerze nie znam żadnej szkoły, i zaczyna się tak naprawdę od tego, że. Gdzieś się przychodzi, najczęściej pierwszy raz na wolontariat i po prostu się zwija i podaje kable, a w ogóle jakby najczęściej to się chyba zaczyna od po prostu techniki scenicznej, czyli gdzieś tam jeżdżają po prostu z firmami i, i rozstawiania plenarnych koncertów. Nie? Potem. Tak naprawdę, jeżeli ktoś chciałby do tego oświetlenia, to zaczyna zadawać po prostu pytania. I koniec końców, przynajmniej z tego, co ja odczuwam, zawsze jest niedobór oświetleniowców, zawsze jest, jakby zawsze ktoś kogoś szuka na jakąś sztukę. Więc no zwykle, zwykle to jest tak, że, że po prostu po jakby tych szczebelkach od technika sceny, potem od technika do, do technika oświetlenia, i potem krok po kroczku do tego realizatora się, się dochodzi w tym oświetleniu. No, i chyba tak to, tak to wygląda. Kto wam nadaje te, te tytuły? Nie wiem, nie wiem, nie, mówię, nie ma żadnej szkoły. No właśnie, no to one, w którym są... momencie wiesz, że jesteś realizatorem, a znaczy, ty... nie świetlikiem? U albo reżyserem też... światła. Umówmy się też, że, że te, te, te tytuły są bardzo płynne, to znaczy one nie są jakby wszędzie tak samo, jakby. No to, to jest trochę teraz jak z zajmkami, że jak źle użyjesz, to tak. będzie wojna. Oj tak. Jak na uczelniach, w mailach. Oj, tak. Natomiast, no bo weźmy sobie na przykład tego reżysera oświetlenia, to jest nawet taki trochę taki taki powiedzmy sobie dowcip wśród oświetleniowców, że ktoś jest, prawda, tym reżyserem oświetlenia. A kompletnie się na jakby urządzeniach oświetleniowych nie zna. To jest osoba najczęściej, która po prostu gdzieś tam ma do czynienia na przykład z reżyserią tańca, reżyserią teatru i jakby wskakuje na tą reżyserię oświetlenia, w ogóle pomijając kompletnie nabywanie tego doświadczenia podczas realizacji. I często jest tak, że z takim wtedy reżyserem oświetlenia dosyć ciężko się współpracuje ze względu na to, że osoba, która. No nie ma tego doświadczenia takiego fizycznego, po prostu z urządzeniami, tak jak one pracują, jak one czy hałas na przykład wydzielają, jakby jest mnóstwo, mnóstwo czynników, gdzie można je zamontować, gdzie nie można, prawda, ilości prądu i tak dalej, i tak dalej. O tym można bardzo długo mówić. To z taką osobą, która nie ma tego przygotowania. Ciężko się zwykle współpracuje ze względu na to, że wymagania są stawiane e, zwykle bardzo, bardzo duże, a no, umówmy się, jakby ograniczenia fizyczne po prostu są i są często nie do przeskoczenia. Tak? To moje ulubione cztery razy w mojej karierze się z tym spotkałem, że poproszono mnie o, o czarne światło. I ja nie wiem, co mam odpowiedzieć. <laughs> jakby mówię, że nie da rady, i raz mnie osoba zapytała dlaczego, no to. Tak powiem, wytłumaczyłem tak pokrótce, dlaczego nie ma czarnego światła, ale... ale przecież ty, ty, najprostsza rzecz do zrealizowania, po prostu idziesz za sceną tak, i, po prostu i hey do korki, nie? <laughs> <laughs> Dokładnie, heble w dół i, no i oczywiście, jest działa. Tak. proszę bardzo. Tak, tak, więc, więc zdarzają się też takie rzeczy, że czasem ktoś chce, a, a jakby nie, niekoniecznie jest to realne do, do po prostu do, do zrealizowania. Ja jestem ciekaw takiej rzeczy. Wydaje mi się, i chyba to jest dosyć taki popularny pogląd, że praca przy dźwięku to nie jest praca na całe życie. Tak, nie? W pewnym tak. momencie już jakby nie ma realizatorów dźwięku, którzy mieliby nie wiem, 60 począć. A jak jest ze światłem? Czy praca ze światłem to jest praca na całe życie? Zastanawiam się nad tym cały czas. Ja jestem dosyć młody jeszcze. I już mu się nie chce. <laughs> ale, ale tak właśnie myślę o tym, czy, czy na przykład gdzieś tam, jak skończę 40-50 lat, to czy dalej będę to robił. To jest bardzo ciekawe ze względu na to, że, że tak powiem, kariera oświetleniowca, jak również osoby realizującej dźwięk, może się potoczyć w różnych kierunkach i mm, jakby te live y, to nie jest też wszystko, bo y, często jest tak, że, znaczy często y, zdarza się tak, że osoby, które gdzieś pracują przy oświetleniu na żywo, koncertów, czasem przechodzą na przykład i realizują oświetlenie y, przy nagrywkach wideo, na przykład, y, albo realizują oświetlenie, nie wiem, w teatrach albo przy projektach, które w ogóle jakby niekoniecznie są związane z muzyką, a wymagają tego planowania infrastruktury oświetleniowej. Yy. Natomiast, jak sobie tak wyobrażam siebie, bo to jest też taka praca, no często fizyczna, po prostu. Jakby trzeba, jakby te urządzenia fizycznie zamontować, trzeba zaplanować w ogóle cały ten, ten set oświetleniowy. Tak, jak mówię, zwykle jest mniej niż więcej rąk do pracy, ale to chyba y, zawsze. Y, bo ludzie nie mają po prostu wysokościowych i sepa zrobionego. To dlatego. Oj, tak, to, to też. Wszystkie krzesła trzeba chować, żeby ktoś się czasem nie drapał. Y, więc. Y, i często ta praca też jako, że jest fizyczna, ale zwykle na początku, to później może się przerodzić właśnie w te, że tak powiem, reżyserie, że już bardziej się gdzieś tam planuje to światło i, i jakby, nie wiem, na planie filmowym na przykład, tak? I to jest wtedy praca, że... Trzeba doglądać cały czas budowy w ogóle scenografii, całego planu oświetleniowego, planu zdjęciowego, przepraszam, i trzeba tego doglądać. I to już nie jest yy, w ogóle taka praca, w której się prawda, zarywa te nocki, prawda, szósta rano jest montaż, nie potem nie wiem, próby. Do trzeciej nad ranem jest demontaż, tylko ta praca już jakby zmienia zmienia trochę postać. Natomiast no, też umówmy się, że takich osób, takich bardzo wysoko w oświetleniu jest, no, dosłownie. Kilka, nie? To znaczy, to, że tak powiem, na tym szczycie to jest jest, jest tych osób, no tak naprawdę jak na lekarstwo, nie? No a czemu, jakby no wspomniałeś o tym, że jesteś jeszcze młody, mhm. to czemu sobie nie wybrałeś takiej kariery? 100% freelancer, jeżdżenie z zespołem na koncerty i. Tak, tak. Ze względu na to, że jakby. Mm, to jak ja teraz pracuję, to znaczy w, że tak powiem w różnych bo ja i w klubie prawda, pracuję i w dużej instytucji i również łapię takie projekty, że tak powiem poza, że tak powiem tymi moimi stałymi miejscami i to mi daje bardzo, bardzo duże pole do, do nauki, bo często jest też tak, że osoby, które chcą się zajmować oświetleniem to również się łączy z tym, że nie ma żadnej szkoły Często nie ma w ogóle takich miejsc, w których te osoby mogłyby się tego nauczyć. Zwłaszcza jeżeli chodzi o styczność z urządzeniami albo z oprogramowaniem, czyli konsoletami do świecenia. Często jest tak, że oświetleniowcy mają panowaną tylko jedną konsolę. W Polsce jest to prawdopodobnie Grandman, bo chyba jest naj, najbardziej taką popularną w ogóle w Europie konsoletą do sterowania. Ale obycie z urządzeniami już jest zwykle dosyć ograniczone. Tak myślę, że też... W Polsce tak jest, że często jest tak, że oświetleniowiec jeździ na przykład z jedną firmą, uczy się tych urządzeń, a potem zmienia firmę, tak żeby również nabyć to doświadczenie pracy z innymi urządzeniami, prawda? Eee, także, przypomnisz mi pytanie? Przepraszam, nie bardzo. Tak... <śmiennie> Dobrze, znam... doszliśmy wreszcie do tego momentu, kiedy Maciek pytanie. Płyn, płyn, ja ci nie zatrzymuję to przypomnisz mi pytanie? <noise> tak, bardzo chętnie bym ci je przypomniał, ale już je zapomniałem. Ale Aha. ja pamiętam, <noise> e, Dlaczego pyta... nie chcieli z zespołami tak. jeździć? A, tak. Jeżdżenie z zespołami e, jest, e, że tak powiem, pełne wyrzeczeń. To znaczy, że jeżdżenie z zespołami najczęściej... To znaczy tak, po pierwsze trzeba sobie znaleźć taki zespół, z którym ten kontakt jest fajny i w ogóle nasza praca jako oświetleniowca odpowiada temu zespołowi, bo... Różni oświetleniowcy mają różne w ogóle style pracy. Nie ma tak naprawdę żadnej takiej szkoły świecenia. W sensie już mówię teraz o technikach, że tak powiem, poprawnego świecenia. To znaczy oczywiście są gdzieś tam jakieś takie podstawy. Natomiast zwykle jest to, jakby to powiedzieć... No, no nikt się twardo nigdy niczego nie trzyma, chyba że jesteśmy w jakiś takich bardzo, że tak powiem, w no, filharmonii na przykład. No w filharmonii to po prostu pewnych rzeczy nie wypada, natomiast w, że tak powiem, takim klubowym graniu no, dosłownie jakby wszystko jest dozwolone. I przez to cała jakby hmm, współpraca z danym zespołem, że tak powiem, no... Powinna się tak układać od samego początku, ze względu na to, że jeżdżenie z swoim oświetleniowcem i swoim setem oświetleniowym no, jest kosztowne po prostu. To znaczy, że e, zwykle jest tak, że ten set oświetleniowy trzeba dużo, dużo wcześniej rozłożyć e, przed koncertem. E, no i. Prawda, to już pytamy, na którym, że tak powiem, poziomie jest ten zespół? Czy, czy zespół właśnie dalej gra te takie klubowe grania? No, nie, gdzie no wiadomo, że nie. No. Zdarza się, Jeśli że nie masz realizatora ale, dźwięku. Nie? Ale to, pracujesz to... już teraz jakby na takim poziomie i w takich miejscach, że to jakby to logiczne jest, że sobie nie weźmiesz początkującego zespołu. nie? No tak, tak, powiedzmy, no. powiedzmy że tak. Więc jak e... więc gdybyś doszedł do zespołu, to do takiego, którego już stać na oświetleni i, mm -hmm. i stać na świetlika łamanego przez realizator tak, do tak. oświetlenia. To ja myślę tak osobiście, mhm. jeżeli o mnie chodzi, to, to chyba nuda. To znaczy, że ja yy, całe jakby swoje życie robiłem dużo różnych projektów. Robiłem i teatr, i gdzieś nagrywki wideo, i oczywiście świecenie na żywo. I myślę, że by mnie to szybko, dosyć yy, zmęczyło. Zwłaszcza, że no nie, wiem, często jedna trasa to jest zwykle jedna płyta. I, I, i... i świecisz co koncert do samo. To tak naprawdę trochę tak wygląda. To znaczy, że ten, ten set oświetleniowy i, i cały jakby ten spektakl pisze się wcześniej. I tak na no dobrą sprawę, no to kolejne miejsca. To jest tak naprawdę tylko dopasowywanie tego światła do pomieszczenia, w którym, w którym gramy. I to jest tak naprawdę potem no odpalenie i tyle. Nie ma takiego. Nie ma już tego, tego żywiołu, prawda? No to jest potem odtwarzanie jakby tej. Tej samej rzeczy, aczkolwiek, jeżeli to jest zrobione na takim bardzo wysokim poziomie, to rzeczywiście jakby jest to. I jest to również pole takie do ogromnego popisu, tak naprawdę. Nie wiem, Ralf Kamiński ostatnio miał taką trasę z, z płytą Kory, tak? I no, jakby ten set, który on miał zaprogramowany, oświetleniowy, był świetny. To znaczy bardzo, bardzo mi się podobał. Była to świetnie wykonana robota i naprawdę wyglądało to światowo. Takie rzeczy mógłbym robić. Natomiast no, to jest też takie wymagające, jeżeli chodzi prawda, o, o taki fizyczny czas, bo to jest prawda, jazda w trasie. I, I szczerze, nigdy nie byłem w żadnej trasie, więc może po prostu jeszcze to na mnie, na mnie czeka. Ale aktualnie to mam dużo do nauki, powiedzmy, więc jakby zostaję tam, gdzie jestem aktualnie, bo, bo jeszcze dużo mam po prostu do, do, do nauki, takiej, jeżeli chodzi o, zwłaszcza jeżeli chodzi o na przykład stoło oświetleniowe. Nie? No to jest że tak powiem, dużo takiej samodzielnej pracy trzeba w to włożyć, żeby yy, no, sprawnie po prostu też pracować. Nie? Mm -hmm. Wracając do robienia dużej ilości rzeczy naraz, mm -hmm. yy, zawsze mnie ciekawiło, czy człowiek od oświetlenia steruje mm -hmm. tylko światłami, czy są jeszcze jakieś inne urządzenia, za które mm -hmm. ty odpowiadasz w trakcie, w trakcie spektaklu. Tak, to e, znaczy, oczywiście do oświetlenia dołączam też wszelkie efekty takie jak e, ogień, dym, nie wiem, bańki mydlane się zdarzają, piana i tak dalej, i tak dalej. E, to jest w ramach tego i oczywiście teraz to jest w sumie taki a propos tego jeszcze pytania o przełomie oświetleniowym. To myślę, że taką e, bardzo dużą odnogą oświetlenia jest, są projektory i w ogóle wizualizacje wideo, bo w chwili obecnej. E, Projektory już się zrobiły powiedzmy na tyle tanie i dostępne, już takiej dobrej jakości, to znaczy z mocną żarówką, pracujące jakby w no dużą moc po prostu mają. To projektory powodują w ogóle bardzo taką dużą zmianę w oświetleniu, to znaczy, że można tymi projektorami robić naprawdę tak zaawansowane rzeczy, jakimś światłem takim podstawowym nigdy się nie zrobi, więc często jest też tak, że właśnie oświetleniowiec odpowiada również za te wizualizacje. No i chyba tyle właściwie. To znaczy oświetlenie i wizualizację. To jest, to jest chyba takie naj, Zdarzyło najważniejsze. Zdarzyło się pracować w projekcie, przy którym na przykład mappingi 3D były wykorzystywane? Tak, zdarzało mi się, aczkolwiek ja osobiście nie brałem udziału w tym mapowaniu, ale rzeczywiście robiłem taką obronę pracy doktorskiej ze scenografii, brałem przy tym udział. I jeszcze jeden taki projekt, też dosyć, dosyć dużo robiłem z tymi projektorami i jest to no, ogromne, Właśnie można o tym rozmawiać naprawdę godzinami. To bardzo, bardzo szeroka gałąź i myślę, że też tych projektów, takich wydarzeń, z których to mapowanie 3D istnieje będzie coraz więcej, bo to, że tak powiem, coraz więcej osób się zaczyna tym zajmować też. Super, super. W ogóle im więcej takich elementów show będzie wprowadzonych do, do występów nawet mniejszych zespołów, no tym bardziej się będzie rozwijać branża, więc tak, to, tak. No trzeba też, się z tego cieszyć. Trzeba przyznać, że też yy, przez obecność w ogóle yy, LEDów to jednak te urządzenia sterowalne też się zrobiły trochę tańsze. To znaczy te takie naj, najtańsze, najbardziej, no, nie bójmy się tego powiedzieć, byle jakie urządzenia, można kupić. Gówniane, tego też się nie bójmy Gówniane, powiedzieć. Tak. Używajmy <coughs> takich zwrotów, żeby wiedzieć, czego nie kupować. Tak, tak. To, tego też się zrobiło wiele więcej. W ogóle rynek tych, że tak powiem, tych gównianych właśnie urządzeń jakby się bardzo poszerzył. Także w ogóle ta technologia LED-owa też pozwoliła... Chociażby te taśmy ledowe, wszyscy sobie montują to teraz w domu, w kuchni, bo to jest naprawdę łatwo zamontować. Ta, a mogą sobie show zrobić w kuchni. A mogą sobie a zrobić show, Wystarczy dokładnie. sterownik podpiąć i... Dokładnie tak. Nie no, też porobiło się dużo takich inteligentnych gniazdek, wiecie, takiej domowej infrastruktury oświetleniowej, ale tak naprawdę sterowanie tymi nie wiem, taśmami ledowymi, na przykład kolorowymi RGB... No to się wszystko wzięło właśnie z oświetlenia estradowego, gdzie to tak naprawdę było najbardziej potrzebne, a potem przez jakby łatwy dostęp do tej technologii się rozszerzyło po prostu na takie, że tak powiem, cywilne użytkowanie. Są jakieś takie marki, których trzeba unikać? Takie. Tego tak nie oświetlenia. te oświetlenia albo Everplay oświetlenia. Nie mogę tego powiedzieć, bo nie wiem, kiedyś bym mógł twarzą zostać na przykład. <laughs> Jak ty zostaniesz Masz. kiedyś twarzą takiej marki, to, to trzeba będzie odcinek usunąć. Ja, ja jestem ciekaw, czy na przykład beringer po tych wszystkich wielkich zmianach, jakby kiedyś był hejtowany przez wszystkich, przez wszystkich. bo robili gówno. Tak. Po czym. Okazało się, że jak się zainwestuje trochę pieniędzy i się na kupi przykład, kupi Irmusa, tak. to już można dobre rzeczy robić. Tak, jestem tak. ciekaw, czy na przykład wracali do współpracy z jakimiś ludźmi, których wcześniej rejtowali. Wiesz, wszyscy się zabijają o o, o Xera, albo. Tak, tak. Trzeba tak. czekać 10 miesięcy, żeby... A kiedyś robili, wiesz, Myślę, piece basowe że... z aluminiowymi membranami. <laughs> Tragedia. Myślę, że to jest tak, że nie ma już teraz też dużej firmy w oświetleniu, która by nie robiła Główna. Główna, tak, to na pewno, ale nie robiła też dobrej jakości po prostu sprzętu, nie? Jednak już te większe firmy, nie wiem, American DJ na przykład, to jest chyba taka najszerzej znana. No ona, że tak powiem, przez że tak powiem, on, no taki marketing był firmy po prostu, żeby te urządzenia były dostępne że tak powiem dla wszystkich eee, i no przez to, że były dostępne dla wszystkich no to były, że tak powiem często średniej jakości, zwłaszcza po prostu z najniższej półki cenowej, natomiast to również się zmienia i jakby te takie topowe urządzenia tych marek również są wykorzystywane na, na dużych eventach, to też nie jest tak, że eee, że jakaś marka jest konkretnie związana prawda, z słabą jakością sprzętu, to może już kiedyś może tak, ale teraz to bardziej to no, zależy ile pieniędzy mamy do wydania. Można kupić sprzęt teoretycznie dobrej marki, ale na przykład stary, który ma no mówmy się, rozwiązania nie wiem, sprzęt powiedzmy pięcioletni, który już ma takie rozwiązania, które w ogóle przestają teraz być użytkowane w ogóle, nie? więc... No właśnie, jak jest żywotnością takiego sprzętu? W takiej zasadzie, czy jak inwestować, to inwestować w nowy, czy, mhm. czy używki e, też mają jakieś prawo bytu, i czy jest ta, w ogóle ta. jakiś serwis tego wszystkiego, że jak coś się spsuje, to ta, ta. ktoś to kiedykolwiek naprawi. Istnieją serwisy. Zwykle, zwykle jest tak, że duże instytucje mają zwykle jakąś umowę podpisaną z danym serwisem i te urządzenia są serwisowane na bieżąco i to jest również najlepsze dla tych urządzeń. To znaczy, że jeżeli coś się dzieje z jakąś, bo to już mówimy prawda, o urządzeniach po, powyżej 20 tysięcy za sztukę na przykład, to yy, najlepiej jest wszystkie usterki jakby w trakcie jak najszybciej wymieniać i rzeczywiście tym się najczęściej zajmują serwisy firmowe. Natomiast są też, że tak powiem, prywatne serwisy, gdzie osoby, tak, powiedzmy sobie, w półchobbistycznie naprawiają te urządzenia. Natomiast stare urządzenia, zwłaszcza głowice ruchome, no, nie chcę jakiś rzucić jakiegoś takiego okresu użytkowania, ale w, tak jak mówiłem, obecnie jesteśmy w trakcie cały czas przechodzenia z żaru na LEDy. I te stare urządzenia zwykle już są kompletnie nieopłacalne do, do naprawy. Na zasadzie, że firma jakby kończy produkcję jakiegoś urządzenia, no to momentalnie w tym momencie są ucinane części zamienne do tych urządzeń, więc tak naprawdę potem te, jeżeli się coś zepsuje, takiego jak jakiś element, którego nie jesteśmy w stanie gdzieś dorobić albo dokupić, no to zwykle to, to urządzenie już wtedy umiera. Um, i w dzisiejszych czasach to już też wygląda tak, że urządzenia mają już na tyle, że tak powiem, zaawansowane układy, na przykład scalone, że one są zwykle po prostu zatopione w żywicy. Jeżeli coś się w tym układzie zepsuje, no to cały układ jest do wymiany, a ten układ najczęściej jest tylko i wyłącznie dostępny u producenta. Natomiast kiedyś no, jak się używało, nie używało się w ogóle, że tak powiem, głowic ruchomych, tylko takich podstawowych lamp żarowych, no to one do dzisiaj prawda, funkcjonują w, i w teatrach, w filharmoniach, i w takich, że tak powiem, najczęściej e, ośrodkach kultury przed modernizacją. Otóż to, otóż to. To jest ciekawe, w ogóle sprawa ośrodków kultury przed modernizacją, że można by na przykład wymienić tylko oświetlenie na nowe i nagłośnienie na nowe. I nie niszczyć sali. Nie, bo gdziekolwiek jest drewno, to znaczy, że to jest stare i teraz jest niemodne, więc wszędzie tak. trzeba płytkami Dokładnie. albo tak. kolorkiem pociągnąć. Tak. Serdecznie pozdrawiamy to... po raz kolejny ludzi, którzy zrobili to u mnie na wsi. I zrobili z ośrodka kultury, z domu kultury, zrobili miejsce, w którym już nigdy nikt nie zagra koncertów. No. To też ciekawe, że przy takich modernizacjach jakby. Nikt nie zwraca uwagi na, na, na akustykę pomieszczenia. Nie? Wiesz, nie mówię o całym ośrodku, ale są o modernizacji tych sal koncertowych, czy jakieś tam nie, wiesz, tak, rzeczy, tak, które Tak, się prawdopodobnie dzieją... to drewno nie było tam bez powodu. No właśnie o to teraz... chodzi, nie? że to nie jest dlatego, że ta była Zeria nie jest tam po to, bo, bo akurat znaleźli, szli i znaleźli. Bo to by trzeba było dopłacić z 10 tysięcy złotych. A jak ktoś inwestuje 3 miliony, to 10 tysięcy to już jest nie do przejścia kwota zupełnie. No i tym sposobem nic się nie da zrobić, niestety. No, czyli teraz najpierw przez 30 lat te wszystkie ośrodki kultury nie miały sprzętu, ale miały dobrą akustykę, a teraz będą miały sprzęt, ale akustyki żadnej. No cóż. Jeżeli chodzi, to już ostatnia rzecz tego dotycząca jeśli jeszcze to się nie wydarzyło, a mam nadzieję, że nie, czyli nie wydarzyła się jeszcze modernizacja, to drodzy słuchacze, jak będziecie mieli okazję, to koniecznie pojedźcie do Ośrodka Kultury w Kostomłotach i zobaczcie jak tam jest. To jest sztos nad sztosem. Ja myślę, że lokalny zespół ludowy nie pozwoli przeprowadzić tam modernizacji. Mam taką nadzieję. Przypną się do, wiesz, do drzwi wejściowych łańcuchem, i mam taką jak jak urodzy do drzewa. Ja to jest, jest, to jest najgorszy powrót. Dykwencja. To jest najgorszy powrót po wakacjach, jaki my kiedykolwiek byliśmy. Bo to jest pierwszy powrót po wakacjach. Bo to Co? były na, pierwsze wakacje. Dobrze. Wakacje. E, bo ja jeszcze nie skończyłem moich pytań. Tak, śmiało. E, no. Jakie są najczęstsze problemy na linii oświetleniowiec muzycy? Komunikacja. To już ja ci mogę odpowiedzieć. Na każdej linii międzyludzkiej <laughs> największym problemem jest komunikacja. To nie jest odpowiedź na to pytanie. <laughs> e... Powiem szczerze, że jakoś bardzo dużo takich sytuacji nie miałem. One się zaczynają zdarzać powyżej tego takiego poziomu, gdzie zespół już ma jakieś tam twarde wymagania dotyczące tego oświetlenia. Jeżeli chodzi o takie prawda, klubowe świecenie, no to zwykle atmosfera jest bardzo miła. Zwykle zespół jest bardzo miło zaskoczony, że w ogóle ktoś I jest. świetleniowiec. oświetleniowiec się, tam i jest ktoś O czym ty mówisz? Jak nikt nie wie, że oświetleniowiec jest. Przed ci powiedział, że 80% zespołów nie ma pojęcia. A jakie są problemy komunikacyjne? Takie nie, no, no nie wie. Często jest tak, że, że zespół się bardzo cieszy, że w ogóle jest taka osoba, która w ogóle pyta o coś. Nie wiem, jakby no takim podstawowym spytałem, pytaniem, czy jakiś taki nie wiem kolor przewodni na przykład, tle, albo jakie. Je... Do czarty, tak. Albo na przykład, jak, jakie mają wejście na scenę, bo na przykład chcą zrobić jakieś, jakiś efekt na, na tym wejściu. Także zwykle ta współpraca jest bardzo miła. Zdarza się już na tak, takich wyższych poziomach, to wtedy już praktycznie tego kontaktu z samym zespołem nie ma, tylko jest właśnie z ich realizatorem oświetlenia. To też się zdarzają jakieś takie. Zwykle to jest, tak może trochę nieładnie powiem, ale takie trochę marudzenie tej osoby od zespołu. Bo... Który? Mów. Nie, no tak to, tak nie będę po nazwiskach. Ale, ale, ale znam z, z nazwy zespołu powiem. <laughs> ale, ale zdarza się to i mm, zwykle to, to są jakieś takie drobne, bardzo jakieś takie, nie wiem, tak naprawdę, jakieś takie szlify tego, co co ma się co ma, co miało być na tej scenie. Bo ten kontakt już jest, wygląda to w ten sposób, że jest tak wysyłany tak zwany plot. To jest, że tak powiem, takie graficzne rozmieszczenie na planie sali urządzeń na kratach i sztankietach. I jak zwykle to jest robione po prostu dzień wcześniej, wszystko jest dogadane wcześniej, więc tak naprawdę rzadko kiedy się zdarzają jakieś. Jakieś problemy? Zwykle to są właśnie jakieś problemy komunikacyjne, zależy, że ktoś się nie dogada po prostu. Także to w ten sposób. Ale żeby były jakieś. Raz miałem może taką sytuację, że jeden z muzyków nie przyzna się do epilepsji, no to wtedy mieliśmy, że tak powiem, no może nie z jakąś tam dyskusję czy coś, ale poprosił, żeby, żeby mnie jednak tych zmian światu było. A nie było żadnego stroboskopu ani nic. Także, także ja byłem również bardzo zdziwiony, że, że, że pan muzyk. No nie dostał ataku na szczęście, ale, ale, ale była taka chwila, no ze sceny, prawda, po prostu padł komunikat, czy można mniej migania światłem, bo. bo zaraz jest... się przewrócę. Bo się, się przewróci, tak. Ale nie, nie. Ogólnie zwykle jest bardzo miło. Tak A że... często jest też tak od strony realizacji dźwięku, że na przykład zespół, który się kontaktuje, ma w Riderze, słuchajcie, bo my gramy tylko na takim sprzęcie z takiej firmy, z takiej, może ewentualnie z takiej. A jak jest ze światłami? Czy też są takie zalecenia, tak. że słuchajcie, my używamy świateł tylko takich i takich <grym> tej i tej firmy? Tak, tak. Zdarza się tak. Rzeczywiście zespół czasem pisze w Riderze, jakby jest osobny segment wtedy w Riderze na, na oświetlenie. I rzeczywiście nieraz mi się zdarzyło, że, że jakieś tam, już oczywiście mówię o takich większych koncertach, że, że dane urządzenia mają być wykorzystywane. Eee, no cóż, no, zależy od warunków, prawda? Bo czasem jest tak, że mm, jeżeli taki rider przychodzi, no to rzeczywiście firma, znaczy firma albo miejsce, w którym odbywa się koncert, jest zobowiązana takie urządzenia wypożyczyć i odpowiednio rozwiesić. Natomiast zwykle to jest tak, że przy klubowym graniu, po prostu zwykle da się to rozwiązać jakimś tam telefonem i po prostu dostosować do obecnych warunków. Z tego, co z mojego doświadczenia, większość oświetleniowców jest bardzo plastycznymi ludźmi i bardzo, bardzo wiele rzeczy da się dogadać, zrobić inaczej, tak, żeby jednak efekt był zadowalający. No. A jak często zdarzają ci się takie sytuacje, że zespół przychodzi i mówi, zaskocz mnie, i wtedy możesz sarnieżniwo puścić na nich na cały koncert? Tak, tak. O oni Wspaniały. byli bardzo zaskoczeni swoją drogą. Wspania. Nie wiem, czy, czy opowiedzieć, czy nie opowiedzieć? Możesz jak najbardziej. Śmiało. Tak, tak. Zdarzyło, zdarzyło się rzeczywiście, że muzyk podczas festiwalu to było, muzyk zażyczył sobie jakiejś improwizacji z mojej strony podczas swojego koncertu. W takim razie pomyślałem, że po prostu idealną, idealną właśnie opcją będzie użycie projektora i zapoznanie całej publiki z, twórczoś z twórczością Bartosza Polaszka z Sarnym Żniwem. Także ja uważam, że to był świetny koncert i, i świetnie wyszedł. Wszyscy chwalili. Wszyscy, wszyscy chwalili. Mi najbardziej podobał się moment, w którym wszyscy doszli do konkluzji, że teraz nie możemy wykorzystać nigdzie nagrań z tego, bo nie mamy praw do starniego <grytanie> życia. Dokładnie, dokładnie, Zdarza się tak i to również zależy od muzyki. Jeżeli muzyka jest, prawda, wychodzi powyżej jakiegoś tempa, to rzeczywiście już można robić wszystko. Mm. I szczerze powiedziawszy, nie do końca zawsze też mi to odpowiada, jeżeli muzycy tak mówią, bo też ja nie zawsze jestem w stanie się wstrzeć w koncepcję tej muzyki. To jest też tak właśnie w oświetleniu, że oświetleniem musi jakiś tam wykazać się takim, że tak powiem, trochę emocjonalnym poczuciem estetyki. To znaczy, zdarza się prawda sytuacja festiwalowa, gdzie świecą np. pięć zespołów po kolei i mam przesłuchany ich materiał, ale nie mam totalnie żadnego odzewu od nich, co oni by chcieli. I wtedy ja pięć zespołów improwizuję, i na pewno jest tak, że, że nie każdemu zespołowi odpowiada to światło, które im zrobię, no bo no właśnie tak nie da, prawda? Zwłaszcza w sytuacji, gdzie, gdzie jest pięć zespołów jednocześnie. Mm. Więc z tą taką improwizacją, to myślę, że muzycy powinni w miarę być z tym ostrożni, ze względu na to, że niektórzy mogą to zrozumieć tak, że nie chcą szli żadnego konkretnego światła, że np. to jest blacha przez cały występ, co wygląda czasem bardzo, bardzo źle, zwłaszcza jeżeli inne zespoły są na przykład, świecone gdzieś tam z większą dynamiką, więc to, to wtedy bardzo odstaje, i bardzo źle to wygląda. Także fajnie jest sobie jakąś taką koncepcję prostą zrobić. Nie? Że nie wiem, gramy materiał taki i taki, to można sobie chociażby z samymi kolorami już dużo rzeczy podkreślić, a jeżeli jest osoba, która chętnie chce współpracować, to, to szkoda tego nie wykorzystać, żeby to wydarzenie nie wyglądało po prostu no, biednie, nie? Przypomniało mi się teraz, że mieliśmy kiedyś taką sytuację, mm. że poprosiliśmy o stonowane światła w hmm. okolicach zielonego i żółtego koloru, hmm. a dostaliśmy wizualizację z Windows Media Player, player rzucane na nas. I to jest autentyk. To... Poważnie? Tak. Ale to był przypadek czy? Nie. To był pomysł. To, tak był... to była ta improwizacja. Tak, to by było z, wiesz, z gwiazdy zaświeć mnie, z, ten, okay. zaskocz mnie. Z, tak. mnie. I rzeczywiście zaskoczył. Zdarzyło ci się, że kiedyś ktoś szedł ze sceny i powiedział, ale ty masz gówniane te światła były, naprawdę. Nie, nie, tak to by się nigdy nie zdarzyło. Chociaż jeszcze wracając do tego tematu gdzieś tam jakichś konfliktów z muzykami na tle tego światła, to jeżeli mamy sytuację, że dużo muzyków korzysta z nut, to rzeczywiście zmiany światła na nutach bardzo są są bardzo złe, bardzo należy tego unikać i to rzeczywiście jest bardzo problematyczne dla muzyków, jeżeli no, powiedzmy, świecimy orkiestrę, gdzie rzeczywiście na przykład mamy 40 muzyków tak i każdy ma swój pulpit z nutami, to rzeczywiście światło z kontry na te pulpity musi być stałe, ze względu na to, że to bardzo utrudnia grę. I zwłaszcza, jeżeli mamy na przykład też dyrygenta na scenie, tak to już mówimy o takich koncertach najczęściej muzyki poważnej, to to, to rzeczywiście wtedy. Zwykle to światło jest po prostu nudne. To znaczy, nic się w tym świetle nie zmienia, ze względu na to, że. Że orkiestrze się nie chciało nauczyć i muszą znudzić. Tak, dokładnie, tak. Ja, chciałem, ja w ogóle chciałem zaapelować w tym miejscu. Jak jesteś orkiestrą, to ok, ale jak nie jesteś orkiestrą i grasz znud na scenie. To świetnik powinien ci strobo cały czas walić, żebyś ostatni raz w życiu Ale Tak, prosto w oczy. Znaczy, powiem tak, tak. tak. Bardzo w ogóle uwielbiam muzyków, którzy potrafią grać w całkowitej ciemności, na całkowitym blackoutzie. Ze względu na to, to też oczywiście zależy od muzyki, natomiast blackouty robią świetną robotę, zwłaszcza przy jakiejś takiej szybciej, szybkiej muzyce, gdzie wiadomo, nie wiem, na przykład mamy urwanie numeru w konkretnym momencie. One robią bardzo, bardzo dużo i powiem szczerze, że jeżeli, jeżeli muzycy czują się komfortowo z, z ciemnością na scenie, to dla oświetleniowca to jest takie bardzo duże ułatwienie, ze względu na to, że tego światła można dać po prostu mniej i każde podanie tego światła więcej robi większe wow po prostu na publicę. Dlatego muzycy uczcie się prawda, po ciemku próby i w ogóle to <laughs> naprawdę ja bym zachwycał, bo I bardzo, wszyscy... bardzo to uprzyjemnia pracę. Wszyscy orkiestrowi sprawie muzycy, którzy nas teraz słuchają, mają takie. Nie, nie. Nie zagrałem. Otóż nie tym razem. <laughs> e, jeśli coś jeszcze masz, to zapraszam, bo ja mam pytanie, którym chciałbym zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że śmiało możesz zakończyć. Nie dowiedzieliśmy się, ile zarabia. E, no to, jest, to jest fakt, że więcej go nie, nie zaprosimy, bo nie, nie powiedział. Bo nie powiedział konkretnych kwot. Chociaż nie brutto wiem. powiedz. Kursa, no. Widełki. Nie musisz być ze swojego bo stanowiska, widębki, może być średnia, są... e, przyjmijmy sobie na przykład, może nie z reżysera, bo to już jest za wysoko, tak, ale, tak. ale na przykład ze świetlika. Okej, okay. no to może tak, kiedyś dostałem taką ofertę, to było przed pandemią i to było świecenie w teatrze na etacie, chyba w Opolu, ale nie jestem pewien, za 2600 brutto i e, no, jakby... No, też trochę nie wiem jak, bo prawda, praca w teatrze jest diametralnie inna ze względu no, na to, że Nie Masz wolnych weekendów. No. <laughs> Dlatego nie musisz wynajmować mieszkania na przykład. Ta, 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 tak, bo mieszkasz w teatrze. Dokładnie. Ale no, jakby teatr wymaga, prawda, nie wiem, powiedzmy dwóch tygodni prób i dopracowania po prostu tego, tego oświetlenia, wszystkich zmian oświetlenia w całym spektaklu i potem spektakl jest kilka razy grany, więc jakby ciężko mi ocenić. Nie jestem pewien teraz, czy to była praca na pełen etat, ale no jeżeli tak, no to no Ten Powodzenia wiemy, ci życzę. Tak, wiemy jak jest. Fajnie jest, no znaczy ci freelancerzy też nie mają lekko, bo to zależy, czy ktoś ma określoną stawkę i czy na przykład idzie na ustępstwo. To znaczy, że na świeci za mniejszą stawkę. Zwykle to było tak przed pandemią, że zaczynała się od 300 złotych na rękę i to była taka, że tak powiem, podstawowa. Wypłata taka za, za koncert. Nie? Teraz to jest trochę więcej, yy, i to mówię w sytuacji, w której mamy yy, set oświetleniowy na miejscu i my przychodzimy programować i świecić bez montażu i demontażu, bo yy, no jeżeli są duże produkcje, to montaż i demontaż robi ekipa, a sam realizator oświetlenia w idealnych warunkach. Przychodzi z komputerem, wgrywa swoje show, które robił dzień wcześniej, w nocy na komputerze, na wizualizatorze. Jakby podpina się do dechy, świeci koncert i, i to jest w teorii realizacja koncertu oświetleniowa. Bez montażu i demontażu, bez, bez robienia takich rzeczy. No często, jak ja pracuję w klubie, to przychodzę, programuję światło. Potem na próbach robię technikę sceniczną po prostu, a, a po, e, po próbach po prostu zaczynam świecić. Nie? Także e, mało jest tak naprawdę takich fuch, których rzeczywiście jesteś realizatorem, przychodzisz, świecisz koncert i wychodzisz. Nie? Więc e, w sensie na pewno nie na początku, bo, bo potem to, to wiadomo, że częściej, ale na początku jest ciężko w ogóle o, o, o coś takiego. Także ciężko jest, ciężko jest określić. No, wiem, że niektórzy reżyserowie światła zarabiają w kilkadziesiąt tysięcy, nie? bo to w sensie, to są ogromne pieniądze ze względu na jakieś tam ogromne no zespoły jest. i ogromne tak naprawdę spektakle, które w oni w próby wejść. Tutaj w tej scenie ma być 17 stroboskopów. <laughs> Dokładnie i za to, za, za, za każde słowo. Takie... Nie uda się, nie uda się, proszę pana, ja przepraszam bardzo, <laughs> ale się nie uda. Dobrze, pogadaliśmy o trudnych rzeczach, to ja bym chciał zakończyć czymś przyjemnym. O. Jestem ciekaw, czy masz jakiś taki koncert, który najlepiej ci się świecił w życiu i najlepiej I go ściągasz. Dla dlaczego <gry> tego zespołu, co to jeszcze go nie świecił. Kurczę, no właśnie, właśnie jeszcze was nie świeciłem. To no, nie, bo nie, się nie, nie starasz. Dasz trzy stówy i przyjdziesz co poświecić. <gry> Kurczę, najlepiej świecony koncert. Ciężko powiedzieć. Yy... Na pewno to był e, improwizowany koncert, który z improwizowanych. E, czasem jest tak, że po prostu e, łapie, jakby, łapie się to takie flow z muzyką. Nie? Że słyszysz numer i wiesz, jak on powinien być zaświecony. To znaczy wie, wiesz, co masz, wiesz, czym dysponujesz i od razu masz w głowie te wizje, jakie, jak, jak powinno to iść. Więc może nie wiem, czy, czy jakiś zespół... Mm... Orkiestra. Nie, orkiestra to nie. Orkiestra ciężko świeci. Chciałobyś kontrym. Kurczę, nie wiem, nie wiem, ale to było na pewno improwizowane i na pewno było jakby po prostu z palca, ale, ale po prostu tak. Czasem się tak zdarza, że po prostu idzie, idzie jak pumaśle, że Po prostu robię i nawet nie. Nie, nie koniec, czuję, że pracuję. Do, nie czuję, że pracuję, otóż to, to, jest, to jest to właśnie. A potem 2600 brutto. Nieważne jest wasze 100 brud, to ważne, że takich sztuk ci życzymy oby jak najczęściej. Bardzo dziękuję. Bardzo A teraz dziękuję. pora na polecajki. Tak. Gość zawsze zaczyna. E, dobra, to moją polecajką będzie utwór Kokoroko. I kompletnie teraz nie pamiętam nazw zespołu, kompletnie mi uciekła, ale tytuł to Kokoroko na pewno wszyscy znajdą. Wspaniale, zapowiada się naprawdę cudownie. Nie, bardzo, bardzo odprężający utwór, bardzo polecam. Panie całujek. Myślałem, że jak podpowiadałem, mu, że może nawet fasolki po, polecić, to. Ale widzę, że nie, że poszedł w fasolkowe tematy. E, ja mam utwór, którego ostatnio słuchaliśmy, który ci włączyłem, który powstał w trzech różnych, czy nawet czterech wersjach. E, zaczynając od oryginału przez remix, przez E, taki klubowy remix. wersję obniżoną. wersję obniżoną i zwolnioną, albo wersję jest też znalazłem podwyższona i przyspieszona, <laughs> żeby równowaga została zachowana. Ale ja sobie polecę dzisiaj oryginał. Utwór nazywa się Snap. A pani, która to śpiewa, to jest Rosa Lin. Pięknie. Ja z kolei dzisiaj do. Gdzieś wynalazłem taką informację, że znany chyba wszystkim utwór Wake Me Up Aviciego tak naprawdę nie był Aviciego, tylko napisał go pan, który występuje jako Ello Black. I jak się go wpisze na YouTube, a się go nie zna, to się okazuje, że on ma naprawdę całkiem sporo chiciorów. O! Oh. <laughs> a ten, który ja na dzisiaj wybrałem, to jest, to jest utwór, który chciałbym, żeby, żebyśmy jak najrzadziej wypowiadali tą kwestię. Bo utwór nosi tytuł I Need a Dollar. I need dollar, dollar. Strategia. Znalazłem zespół, który jako KOKOROKO. Tak jest. To jest Ensemble. Tak? Tak mówią. No, – Faktycznie, faktycznie. Tak, nie pomyliłem się. Wspaniale. E... W takim razie bardzo, bardzo dziękujemy Ci Waćku, za dzisiaj. Ja również ogromnie dziękuję za zaproszenie. No rok to trwało, aż znalazłeś <laughs> czas, więc jakby to nie jest <laughs> jakby tak. Jakby do, dopiero mam, prawda, dzień wolny. Ja <laughs> Cały <ja> rok <laughs> były do, sztuki. Wiesz, i teraz. Żarty żartami, ale rok trzeba było na ciebie czekać, więc <laughs> duża krecha w życiu rycie. Mam nadzieję, że twój kolega się szybciej pojawi niż ty. Znaczy, już szybciej niż ty się nie pojawi, ale. No tak, tak, ale, ale, ale. Nie będziemy musieli czekać na niego kolejny rok. Dokładnie. Na no, no twój tandem. Macie, macie jeden rower jak jeździcie na sztuki? Albo wy nie wiecie. Fajn, e, fajnie e, byłoby w sensie... mieć z taką przyczepką, jak są na dzieci, to już tam graty. Już rzucali, no, 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 I bo, bo nasz Maciej, który jest teraz tutaj zaproszony, jeszcze ma takiego funfla. E, Avida, z którym bardzo dużo, on robi światło, drugi robi dźwięki to oh, i to tak. flip i flap wrocławskiej sceny muzycznej. <grym> I tak samo ciężko się z nimi umówić na podcast. Tak, tak. tak Jakby tak, mieli tandem, to jesteś, już by no, Avid musiał przyjechać dzisiaj. Bo... Bym... <grym> Musiałby zjechać specjalnie z urlopu, <grym> tak, żeby przyjść na tandem. Tak, oczywiście, że tak. Dobrze. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Ja jeszcze raz dziękuję. I na razie!